Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. O, rany. Dziękuję. Obawiałam się, że już go nie zobaczę. Dzięki Bogu. Wygląda tak samo jak przedtem. O, nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. On wpadł na pomysł, żeby się tu przeprowadzić. Wierzył, że będzie w stanie sam rozwiązać zagadkę wdarcia. Nas też do tego przekonał. Ale nie skończyło się to dobrze. Gdybyś nie pojawił się na mojej drodze, aparat by przepadł. A razem z nim cała nasza praca. Nikt by się nie dowiedział. Świat musi o tym usłyszeć. Prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie umiał wyjaśnić, co to znaczy. Sam? Podłącz nas. Chcemy być częścią UCA. Naprawdę wierzę, że nasza praca na coś się przyda. Dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Sam tu, Hartman. Znaleziony przez ciebie aparat zawierał fascynujące zdjęcia. Włączając chron fotografki do sieci, automatycznie udostępniłeś nam przechowywane tam dane. Wraz z materiałami badawczymi jej ojca. Swoją drogą, dalej nie mam tu szybkiego połączenia z siecią chiralną, ale przeanalizowałem jedno ze zdjęć w bazie siedziby głównej. Według moich wstępnych obliczeń, a także fotografii i dokumentów z naszych archiwów, malunki prawdopodobnie mają około 30 tysięcy lat, jeżeli nie więcej. Ich twórcami byli zapewne Neandertalczycy albo inni ludzie, którzy migrowali przez kontynent. Widzisz te jakby delfiny? W tamtych czasach jaskinia znajdowałaby się jeszcze dalej od wybrzeża niż obecnie. Jakim cudem autor spotkał delfina? Odpowiedź brzmi: nie spotkał. Moja teoria jest taka, że natknęli się nie na delfiny, tylko na wynurzonych. A to by oznaczało, że wdarcie nie jest jakimś odosobnionym fenomenem, że już kiedyś miało miejsce. Od zarania dziejów wyginęło nieskończenie wiele gatunków. Od bakterii aż po dinozaury. Naukowcy wyróżniają 5 wielkich masowych wymierań. Oczywiście było ich znacznie więcej, tylko na mniejszą skalę. Co jeśli malarze próbowali udokumentować właśnie to? Wymarcie swojego gatunku. To byłoby pierwsze świadectwo wdarcia w dziejach świata. I dowód słuszności moich teorii. Przekonamy się, gdy tylko podłączysz mnie do sieci. Pomyśl, ile jeszcze sekretów wyjaśnimy. Będę czekać sam. Świetne wieści.
Funkcje życiowe ED28 są już prawie optymalne. Właśnie przed momentem otworzył oczy. Rozglądał się, jakby kogoś szukał. Wtedy nasze oczy się spotkały. Chyba na moment. Mówię ci, aż mnie korciło, żeby zatrzymać sobie tego dzieciaka. Muszę jeszcze przeprowadzić diagnostykę i wprowadzić niezbędne zmiany. Zmienne poziomy chiralium mogą powodować problemy. Mógłbyś włączyć do sieci jeszcze jedno miejsce? Kiedy to zrobisz, a ja upewnię się, że ED pozostanie niezawodny, oddam go pod twoją opiekę. To ostatni krok. Słowo. Jedno miejsce, to powinno wystarczyć. Powodzenia. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więc... Użycie broni dozwolone.
Identyfikator żywy. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Okazanie komunikacjami. Dane zgodne. Dzisiaj sam Wojtek Bridges.
Mike nie puszczaj.
Uważaj tam w tra- Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz. Znajdziesz w terminalu dostaw.
sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zaatakowana do szczęścia. Ładunek zgodny. Dziękuję. Sam Bridges, dobrze cię widzieć. Wszystko wygląda dobrze. Spisałeś się. Thank you.
Thank you.
tam. Pomogę ci. Hej, wszystko się uda, okej? Ale teraz musisz się skupić. Myśl o celu. Przyjemnej podróży. Tak trzeba ich nie puszczać. Thank you.
Rozpoczynam start. Stanuje identyfikator Bridges. Zabranie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Stan. Samie Bridges, musimy cię prosić o dostarczenie jeszcze jednej paczki. Adresatka jest dziwna. Mieszka znacznie wyżej od nas, bo nad chmurami prowadzi pewne niekonwencjonalne badania. To totalny okultyzm, choć pogniewałaby się słysząc, że tak to nazywam. Sama lubi mówić, że zgłębia sekrety kosmosu. W każdym razie, niedawno znalazłem w górach kamień z odciskiem dłoni. Gdy jej o nim wspomniałem, strasznie się nakręciła. Naprawdę nie wiem, jakiego bliskiego spotkania się w nim dopatruję. Ale byłbym wdzięczny, gdybyś jej go dostarczył. Po tym, jak dołączyliśmy do UCA, uświadomiłem sobie parę rzeczy. Na przykład, jak wielu ludzi próbuje samodzielnie zinterpretować wdarcie śmierci. Jasne, dla mnie jej teorie brzmią jak bredzenie opłąkanego, ale skoro tyle dla niej znaczą, dlaczego ono nie miałby mi pomóc? Z twoim wsparciem oczywiście. W terminalu czeka oficjalne zlecenie. Sam. Jest tak samo jak w węźle południowym. Cyklon wypełniony taką ilością chiralium, że brakuje skali. Wolno, ale systematycznie zbliża się do węzła górskiego. Tak mi się przynajmniej zdaje, choć tego nie widzę, nie gołym okiem. Dane nie kłamią. To samo zjawisko, przez które trafiłeś do strefy wojny. Jak to? Ale przecież... Cupid radzi sobie z większością skoków, ale nie spodziewaliśmy się kolejnej superkomórki. Kolejnej? Mówię, że wcześniej było tak samo. Mama, to ty? Masz mnie. Minęło trochę czasu. Choć nie do końca. Manningen, Lokne, jesteśmy jednością. Jedno ciało, jeden umysł, jedność. Rozróżnianie nas nie ma sensu. Nie tutaj. Wszyscy jesteśmy połączeni. Pamiętaj. Zlecenie przydzielone. Dziękuję. Pana trzymaj i nie puszczaj. Użycie broni dozwolone.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wpisu jazdy. Ładunek zgodny. Dziękuję. Ładunek. Sam Bridges, czekałam na ciebie. Wiele o tobie słyszałam. Ten odcisk dłoni, choć osobiście wolę słowo wzór, jest bezcennym tropem. Powstał na długo przed czasami dominacji człowieka. Zamierzam określić jego wiek i odkryć przyczynę wdarcia. A gdy to zrobię, kosmos nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic. Czy wiedziałeś, że w zamierzchłych czasach ta góra była piramidą? Serio? Nie ma miejsca bliższego plaży niż to. Niewyczerpane źródło nieopisanej mocy. Myślałeś, że jak działa ta wasza sieć chiralna? Ale zbaczam z tematu. Pokaż mi wzór. Dziękuję. Jest w świetnym stanie. No dobrze, podłącz mnie do sieci chiralnej. Teraz będę w stanie określić wiek wzoru. Jak tylko będę miała wyniki, przekażę je tobie i reszcie Bridgesów. Dobrze się spisałeś, Sam. Jeśli znajdziesz coś jeszcze, wiesz, do kogo to zanieść. Będę czekać. Powinieneś to wziąć. Na pewno przyda ci się w drodze. Do zobaczenia, przyjacielu. Udało się, Sam. EUD-28 jest w świetnej formie. Żadnych śladów utrzymujących się więzi czy tęsknoty za domem. Może stracił pamięć. Musisz go już tylko podłączyć i możecie śmigać. Chciałem ci go szybko zwrócić, ale... Nie chcę. To znaczy chcę, ale to nieco bardziej skomplikowane. Co? Mamy problem. Może słyszałeś o superkomórce burzowej, która sunie na węzeł górski. Opuściłem placówkę, żeby przeprowadzić z EUD dodatkowe testy. I teraz nie mogę już wrócić. Kojarzysz chatę na zboczu na północny wschód od węzła górskiego?
Spotkajmy się tam. Dobra, robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej. Aktualne dane. Thank you.
Sam! Deadman. Dodzwoniłem się. Gdzie jesteś? Nie wiem. Widzę czołgi i żołnierzy. Ich mundury muszą mieć ze 100 lat. Stawiam na okres II wojny światowej. Widziałeś ich dowódcę? Nie. Czy to nie o nim nam mówiłeś? O tym urodzonym dupku, który czyhał na Eudeka? To nasz bilet powrotny, co? Mnie nie pytaj. To dopiero mój drugi raz. I bez Eudeka trudno będzie go znaleźć. Na szczęście czeka tu na ciebie Eude w idealnym stanie. Gdzie się spotkamy? Widzisz coś nietypowego w pobliżu? Jestem w kanałach. Chwila. Widzę przez dziurę wieżę. Kwadratową wieżę. Tuż nade mną. Dobra. Znajdę ją i poszukam kanałów. Możesz tam poczekać? Pewnie. Ani drgnę. Możliwe, że nie będziesz miał wyjścia. Co? Tamten dupek nie chciał mnie, tylko Eudeka.
Jeśli kogoś szuka, to właśnie ciebie. O nie, pośpiesz się sam! Nie panikuj, już idę. I nie podłączaj Eudeka. Ściągniesz go na siebie. Cholera! Co ja mówię? Nie znosisz ich. Zrobiłem to ze strachu! Rozłącz się, szybko! Zrobione! Chroń Eudeka. Jak? Co niby mam zrobić, jeśli przyjdzie tu z żołnierzami? Bić się? Jeśli będę musiał wybrać swoje życie albo Eude... Nie będziesz musiał. Bez odbioru. Sam. Nie jest łatwo żyć jak ja. Bez żony, dzieci, przyjaciół. Ukojenia i towarzystwa. Szukałem przy zmarłych. Dzisiaj prawie w 70% składam się z ich organów. Ale dzięki tobie przejrzałem na oczy. Jesteś wyjątkowy, Sam.